Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blayfox, a to kolejny odcinek z teorii i pytania widzów na temat FNAF. Więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Olka Kamieniarza. Blayfox, dlaczego Nightmare nie robi prawdziwego jumpscare'u jak inne animatroniki z FNAF 4? A odpowiedzią jest prawdopodobnie to, że Nightmare jest symbolem śmierci dziecka w szczękach Fredbera i jumpscare skupia się na samej głowie tego animatronika, symbolizując ugryzienie dziecka przez Fredbera. I dlatego zamiast jumpscare'a dostajemy tylko scenę z głową Nightmare'a. Kolejne pytanie od Kaspra Ganibo. Dlaczego we FNAF 4 w minigrach dziecko ma inny pokój niż w nocach? Moim zdaniem dziecko z FNAF 4 kilka dni przed incydentem mieszkał w innym miejscu wraz ze swoją siostrą i bratem, którego pokoju nie możemy znaleźć w żadnej z minigierek. Ale po ugryzieniu bohatera przez Fredbera zostaje on przeniesiony do innego budynku, gdzie jego koszmary powoli go wykończają i po 7 dniach spędzonych tam nasz bohater umiera. Kolejne pytanie od Paple i Gasto. Czemu Freddy i Bonnie występują prawie w każdej części gry, na przykład Freddy Family Diner aż do FNAF 4? A to dlatego, bo Bonnie i Freddy byli pierwszymi animatronikami wymyślonych przez twórcę animatroników. Więc prawdopodobnie dlatego te dwa animatroniki występują prawie w każdym FNAFie. Kolejne pytanie od Matisa. Dlaczego Ednard zabija animatroniki z FNAF Sister Location? Moim zdaniem Ednard nie zabił ani jednego animatronika z tej lokalizacji i nigdzie nie jest pokazane w grze, że może być inaczej. I animatroniki mogły zostać zniszczone przez pracowników, których później mógł zabić Ednard. Ale te części, które widzieliśmy w Scooby Crewmie, mogły być też jedynie częściami zapasowymi do naszych animatroników. Ale tego nie jesteśmy pewni do końca. Okej, ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I widzimy się w kolejnych, więc na razie, trzymajcie się. Cześć!